Siemanko wszystkim, z tej strony Glad z kanału Trick Road. Ja to czwarty odcinek Penumbry. W poprzednim odcinku uruchomiliśmy generator, który spowodował, że mamy teraz światło, zasilanie. Czy to dobrze, czy źle? No, wydaje mi się, że źle, bo jesteśmy na widoku tutaj. Psy nas widzą. Wszystko się może zdarzyć, ale było nam to potrzebne do otworzenia drzwi. Ponadto poznaliśmy jakiegoś gościa przez krótkofalówkę. Kazano mówić red do siebie. No zobaczymy, jak dalsza znajomość się potoczy nasza. Czy będzie pomocny, czy też nie. Kurde, chciałbym załatwić tego psa tutaj. O, właśnie, właśnie on tu idzie. Cholera jasna. Najlepiej jakby tak tym kilofem tak w tyłek go uderzył. O, właśnie, właśnie o to mi chodzi. O, właśnie. Spierdzielaj. Nie wstaniesz już. Tak jest, padaj, padaj, padaj! Ktoś do nas biegnie. Czy te nie? Okej, dobra. Uch, o Jezus, co to jest? Dobra, jednego psa mamy z głowy, to najważniejsze. Pasowałoby teraz, gdzie my chcemy iść. Tam były dwie drogi. Dobra, tego mamy z głowy. Gdzie my tutaj pójdziemy? Składzik z narzędziami, na narzędzia. Wykopaliska. W sumie pewnie będziemy musieli odwiedzić wszystkie te pomieszczenia. Kurde, boję się, że tu są psy. Tu mogę się chować. O. Mogę to otworzyć, czy nie? O, mogę. Dobra, świetnie. Tu można się chować w tych kontenerach. Wykopaliska. Pójdziemy do wykopalisk. Okej. O Boże. Co my tu mamy? Radio na dole. I may not be perfect like a hanging picture, but my words are wise and backed up by time. A pox on both your brain cells. Try as I may, you must think that I deceive you with my admittingly cunning ways. As far as my eye has seen, our rocky grave extends, and yet you cast away my hope like you would a puppy freshly rolled in its own feces. I hope that your warped sense of morality is better company than I, because now it is all you have left. Dobra, gość jest trochę pierdolnięty. Substancja testowa nadal nie daje. Z kolejny. Sorry. Sometimes my emotions are like a disobedient bit. Uncontrollable and often Spierdolnięty. rolling in shit. Better safe than sorry, they say. But I think we are both sorrier than we are safe. A tunnel lies between a nearby watery cave and the place where things are kept. Take the second right from the closed door Dobra, to and będzie. you will find what you seek. Przestań pieprzyć, dobra. To będzie chyba do kolejnej zagadki. Coś mi się tak wydaje. Wyniki badań wykopów. Notatki. Dobra, zapiszmy sobie tutaj. Aha, dobrze. Coś dziwnego. No ale nic. Okej, co to jest? Duży kawałek. Co my tu mamy? Kurde, słyszę jakieś pająki. Są jakieś skrzynie. Tu pisze w ogóle. Można to rozpieprzyć, czy nie? Dobra, chyba tutaj nic nie zdziałamy, moi mili. Chociaż.
No nic, spierdzielamy stąd. Nic tu nie zdziałam, jak na razie. Pewnie tędy trzeba było, będzie przejść do kolejnej lokacji. Dobra, ale zapisaliśmy sobie, przynajmniej wiemy, że ten pies już nie wstanie. Okej. Dobra, i teraz gdzie iść? Muszę być bardzo ostrożny. Słyszę psa. Ja pierdzielę. Jest i pies. Kurwa mać, chyba mnie zauważył. Do magazynu, do magazynu! Szlak! Nie mogę otworzyć drzwi. Cholera jasna. Dobra. Ohohoho. Rzeczy do zrobienia. Inną drogę do środka, tak? Dobra, byliśmy przy magazynie. Kurde, pasowałoby tego psa załatwić. Jeśli tak go podejdziemy z tyłu. O Boże. Muszę go zabić, żeby tu się nie plątał nam. Mam cię, Mendo. Zdychaj. Zdychaj, zdychaj, kurde mać, no już koniec, już po mnie. Już po mnie. Chodź tu, Mendo. Kurde mać, muszę uciekać przed nim. Ja pierdzielę. Co za upierdliwe stworzenia. Szybko, 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 szybko. On mnie goni. Dobra. Dobra. Przyrzekałem to. Kurde, dostał kilofem w łeb i wstał. To jest po prostu niepoważne. Składzik na narzędzia. Może tam coś znajdziemy. Kurde mać, pies. Znowu pies. Okej. Szyb pomocniczy. Nie, pójdziemy do składu na narzędzia. Tak jest. Gdzie jest ten cholerny skład na narzędzia? O, tutaj jest. Dobra. Idziemy. Co my tu mamy? Tutaj nic nie ma. O, mam piłę. Fajnie. Co tu jest? Tu są bateryjki. Flara i jakaś karteczka. Raport Xeno 66B. Dobra, to jest jakiś raporcik. Spoko, raport. Dobra, bierzemy wszystko oczywiście. Co to jest? Mogę to piłować w ogóle? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj sobie piłę zahaczę o na dziewiąteczkę. I co? Nie. Dobra, czyli to będzie do używania. Tak. Dobra, dobrze, że tutaj przyszliśmy. A teraz udajmy się do... Gdzie się tu udać właśnie? Oto jest pytanie. Szyb pomocniczy. Dobra, pójdziemy do szybu. Szyb pomocniczy. Jest i pies. Cholerny pies.
pierdzielony pies. Kurde. Nie! Spierdzielam. On tu przyjdzie? Cholera jasna. Trzeba się go pozbyć jakoś. Okej. Mi się szybko uda go podejść. Wypierdzielaj. Zdychaj, zdychaj, zdychaj psie. Dobra. Uff, jednego mniej. Dobra, tu jest szyb pomocniczy, tak? Zapisałem notatkę na wszelki wypadek. No ale co tutaj mam zrobić? Aha, notatki. Rzeczy do zrobienia. Jak je podważyć, tak? Może piłą mogę. Tak. Steczka. O, właśnie. No i gitarka. Dobra. A to my jeszcze dynamit mamy. O, proszę bardzo. O, co to jest? Nie chcę wiedzieć nawet. Ale jeszcze obadajmy tutaj. O, właśnie. Co tu jest? Aha, dobra. Czyli. Aha, czyli tutaj jesteśmy przy tym bramie, co otworzyliśmy. A, dobra. Czyli te drogi się łączą, także jesteśmy w domu. Jak się drogi łączą, mamy ograniczone pole. Dobra, to chodźmy do tego szybu pomocniczego. O Boże. Kolejne korytarze i kolejny pies. Cholera mnie weźmie. Szybko, 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 szybko. Merdasz ogonkiem, merdasz. Jep. Chodź tu, mendo. Jep. Tak jest. Kurde mać, no i zwiał mi. Mam cię, skurwielu. Chodź tu, mendo. Dobra. O Jezus. Kurde, kolejny? Chyba sobie jaja robicie. Ile tych psów tutaj macie? Dobra. Ja pierdzielę. No zauważy mnie. A, bo to światło jest rozwalane. Dobra. Jeb. Ha, ha, ha. Jeb, kurde. Chodź tu, mendo. Jeb. Jeszcze wstajesz? Jeb. Jeb, kurde. Nie wstaniesz mi tutaj. Dobra. O Boże, przydałby się zapis, bo już tych psów trochę tutaj ubiłem. Gdzie my jesteśmy, do cholery? Aha, jestem tutaj, tak? Szyb pomocniczy do kopalni żelaza. Aha, a tutaj się kręcimy w kółko. Na pewno nic nie ma. Fajnie, że ubiliśmy te psy, bo przynajmniej nic tu nie ma. Przynajmniej możemy sobie swobodnie chodzić. Dobra, czyli tutaj jest pętelka. Tak, tu jest pętelka, tu jest mapka. Dobra, czyli idziemy tędy, tutaj. Dwa psy załatwione. Szyb pomocniczy. Szyb pomocniczy, dobra. Okej, okay, tutaj nic nie ma. A, ale nie, jest jakaś karteczka. To ją podniesiemy. Raport. Kolejny raport.
Dobra, nie chcę mi się tego czytać. Po prostu chwilę zatrzymam, żebyście mogli sobie zatrzymać filmik, jakbyście chcieli to przeczytać. Jezus, ile tego jest. O Boże. Dobra, nieważne. Nieważne, raport wiertniczy to jest, tak. Jak będę chciał złożyć raport wiertniczy, to mam go w notatkach. O, a tu co jest? Co tutaj jest? Coś chyba w tych kontenerach może być, co? Jest tu coś? A, dynamit! Proszę bardzo. Świetnie, przyda się. Ti-ti-ti. A tu? Tu nic nie ma. Zaraz otworzę klatkę i kurde, wyskoczy mi jakiś potwór pewnie. Nie ma nic, dobrze. Jeszcze sprawdzę tutaj. Nie ma nic. Okej, to idziemy do. Została nam jedna droga. Do szybu pomocniczego, tak? Dobrze. I jesteśmy. No i mamy tutaj żelaznego potwora. O, zapiszę sobie. Świetnie. Dobrze, że jest zapis. Co tu jest? Aha. Chyba to muszę jakoś podłączyć tutaj, tak? Pewnie, że tak. Dobra, ale najpierw sobie zapiszę. Tutaj są. O, tu już widzę jakieś ten. Itemki. O! O! Tutaj mamy nawet. Czy ja mogę jakąś skrzynię tutaj przenieść? Żeby to jakoś podnieść? Cholera jasna. Tak, mogę skrzynię podnieść. Tutaj przenieść i tu mam dynamit i flarkę. Dobra, zapiszmy. O Boże, dobrze, dobrze, dobrze. Bo zabiłem już niejednego psa. Nie wiem, jak ich nazwać, to psy są raczej. No dobra, działamy dalej. No cóż, co my tutaj mamy? Tutaj mamy, coś tutaj mamy i sobie weźmiemy. Chyba tutaj. Tak. A to tutaj. I świetnie, a teraz czas na, no i nic, no kurde, wiedziałam, że czegoś nie mamy, cholera jasna. Notatki, notatki. Potrzebuję klucza, no pięknie, świetnie. Gdzie ja znajdę teraz klucz? Klucz może być w sumie w magazynie, ale my tam nie mamy jak się dostać. Wiecie co? Może czegoś zapomnieliśmy w tym. W wykopaliskach, właśnie. Wróćmy się do wykopalisk. To jest szyb pomocniczy. Nie chcę tu szybu pomocniczego iść, a chcę stąd wyjść. To już wszystko chyba pokonaliśmy. Tak, tędy idziemy. Świetnie. O, tutaj chyba był jeszcze jeden pies do załatwienia. Składzik na narzędzia. Nie. Tam raczej wszystko wzięliśmy. Kopaliska. O. Jest i pies. Gdzie on jest? Dobra, nieważne. Dobra. O! A, tu naprowadzę do magazynu. Dobra. Co tu mamy? Zapiszmy może. Skoro już tu jesteśmy. Dobra. Chyba nigdy się nie przyzwyczaić. Przyzwyczaić się. Nie wiem,
Tam skrzynkę by wypadało jakoś tutaj, o. Chodź tu. Dobra. Aha. Kurde, nie doskoczymy tam. Chwilka, chwilka, chwilka. To skrzynię możemy tutaj przyciągnąć. A, rozkminię to. Może obejdzie się bez cięcia w tym odcinku. Psa, 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 psa. Okej. Dobra. Tutaj, tutaj chodź. O, właśnie. Co teraz? Teraz powinniśmy dosięgnąć jakoś tej drabinki. O, świetnie. Dobra. Gdzie my jesteśmy? O, fuck. Zawaliło się za nami. Okej, okay, to są jakieś jajka. Bardzo mnie to... Co to jest? Co się tutaj dzieje? Tunel muszę zablokować. Dobra. O, fuck! Coś mnie goni! Nie! Zostawcie mnie w spokoju. Ja pierdzielę. Nie! Kurde, co to było? Co to było do jasnej cholery? Jeszcze raz. Dobra, tutaj. Ten tunelek. Pewnie te pająki cholerne. Okej. Dobra, teraz muszę tutaj szybko podziałać. Tylko jak tutaj? Ten tunel, czy... Chodź się tu. Dobra, zablokowałem jakoś. O nie, tu są... Cholera jasna, nie ten tunel chyba muszę zablokować. Dobra. O fuck, nie lubię czasówek. Nie lubię czasówek. Trzeba to zrobić bardzo szybko. Dobra. Ten tunel muszę zablokować. To jest. O Jezus, proszę, tylko nie ta muzyka. Dobra, już mnie coś goni, już mnie coś goni. Chodź tu. Dobra, powinno wystarczyć. Okej. O, fuck, kolejne pająki. A! Is not only out of the question, but out of the window and climbing down the guttering. There are spiders in the tunnels that love to suck on the human fluids, so do not disturb the walls. They are fragile like the china vases in the hoops of the walls. Co to było? Co mam tu zrobić, do cholery? To jest jajko. Aha! Nie, to nie jest jajko. Dobra. Co ja mam tutaj zablokować? Jezus, proszę, skończcie z tą muzyką. Okej, dobra. O, fuck! Jak ja mam do cholery jasnej zdążyć przed tym kamieniem? Ja pierdzielę, ale wymyślili. Czy ja tu nie mogę biegnąć nawet? Biec nie mogę, Boże. Szybko, 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 szybko! Cholera jasna, dobra. Dobra nasza, udało się coś.
No i co? No i fuck, no i pająki, no, no kurde, no jak ja mam to przejść, do cholery. Ach. O fuck, jestem tutaj, tak? Dobra. Aha, to miałem rozpieprzyć. Dobra. No nie! Gonią mnie do cholery jasnej! Nie! Już tak blisko, cholera! Czy ja tego nie przejdę w życiu? Czy to jest makabra jakaś? O, może to rozwalę? Tak! O to chodziło. O Boże, mam chwilę spokoju. Jezu, przeraża mnie to, co się tu dzieje. Naprawdę. A, bo to się wszystko wali. Cholera jasna. O Boże. Dobra. Czyżbym był w magazynie? Tak, jestem w magazynie. There should be some insect repellent in that red and white cross box in that room. Just in case those spiders found your flesh delicious. How does my brain flesh know your fluids are leaking? Because the red tricked you. Jesteś pierdolnięty. More so, it served as a well-deserved punishment. You thought my mind had been lost to the ravages of time, but poetic justice has struck with a sonnet and an eight-legged baptism of fire. With justice now served cold, I hope that we can be good friends. Now reclaim the key and go-go juice, and find a way to the mining monster. No, co tu jest? Duży klucz. Okej, okay, tu nic nie ma na pewno. Ja pierdzielę, ale ten etap z pająkami to był makabryczny, po prostu makabryczny. Boże, co mnie jeszcze czeka w tej grze? Jakaś przyjemniejsza muzyczka. Dobra, klucz już mam, tak? Na pewno te krat nie mogę otworzyć, tutaj jakoś, tutaj jakieś te widzę. Aha, bezużytecznego, dobra. Czyli tutaj już nie mogę nic wziąć stąd. Dobra, spadamy stąd. Ale ten etap był okropny. Naprawdę. Tych drzwi nie mogę otworzyć. Dobra. Przepiłujemy sobie te drzwiczki. Czemu nie? No to rozpierdzielę je. Jak nie chcesz piłować, to je rozpierdzielę. No, coś tu jeszcze może być ciekawego. Nic tu nie ma. Dobra. O Boże, tych drzwi nie mogę otworzyć, tak? Okej, to wychodzimy stąd. Dobra, mamy klucz. Teraz pasowałoby się cofnąć do tej koparki. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj psów. No nie, i jest pies, cholerny pies. A, tam jest, dobra, pierdzielę go. Ja już chcę się wydostać stąd jak najszybciej. Szyb pomocniczy, tak jest. Tutaj chcemy się dostać. Nie, nie składzik. Tutaj, tak jest. Tu, tu, tu. O Boże. Dobra.
Okej. Teraz powinno wszystko działać, a jak nie, to nie wiem co robić, naprawdę. Klucz. Tak! Co? Ja pierdzielę, dalej masz pecha? Po co tu waziłeś w ogóle? Kurde mać. Co mam teraz zrobić? Co mam teraz zrobić? Nie mam pojęcia. Kurde, czyżbym nie wziął paliwa? O Boże, zapiszę jeszcze. Jezu, ale ta gra jest po prostu ciężka. Ciężka. Dobra. Gdzie by mogło być paliwo? No to jest pytanie. Pewnie w magazynie, cholera jasna. Znowu czegoś zapomniałem wziąć. Gdzie ja teraz to znajdę to paliwo? Muszę się cofnąć do magazynu znowu. O Boże! Przecież tam wszystko sprawdzałem do jasnej cholery. W składziku nie. W wykopaliskach też nie, bo się wszystko zawaliło. Magazyn. No kurde, oczywiście piesek. Wypierdzielaj. Gdzie jest? Te drzwi chyba się da otworzyć. Co tam jest? No! Tak ja mam je otwierać, tak? Dobra, zapamiętamy je. O Boże, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Do jasnej cholery. O, świetnie! Wszedłem sobie w parę. Okej, okay, no dobra. Wyrąbało mi grę. Tak, jesteśmy w tym miejscu. Aj, ta gra mi płachta dzisiaj figle. Cholera jasna. Padałoby zapisać. Jest oto zapis. Dobra. Chciałbym tą koparkę uruchomić w tym odcinku. Zobaczymy, czy się uda. No, już trochę nagrywam. Co tu jest? Nic tu nie ma. O! A to co? Eskimoska mitologia, no proszę. Historyjka. Tak. Będziecie chcieli, to sobie przeczytacie. Dobra, Bóg. Okej. Okay. Znalazłem książkę. Nie wiem po co mi. Co mam tu zrobić? Tej pary tutaj. A, szybem wentylacyjnym można tutaj przejść. No proszę. Czyli tak. Wchodzi na to, że muszę jakoś. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj dotrzeć. Posłuży mi ta skrzynia na. Dobra, to jest. Co to jest, ta? Aha. Aha, okej. Dobrze? Źle. Chyba dobrze. Ale tą skrzynię mogę wziąć. Okej.
Czemu taka muzyczka tu jest? Boże, te efekty. O, proszę, to jest. Jestem genialny. Ale i tak się nie obeszło bez cięcia, proszę państwa. Bo oczywiście gra musiała się wyłączyć. Dobra, przejdziemy tędy. No. Dobra, paliwko, 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 paliwko. Tak jest, jest! Dobra, mamy benzynę. Mamy benzynę i teraz co ja mam zrobić? Co mam do cholery zrobić? Podałoby jakoś wrócić. Ha! No i co teraz, geniuszu? Może tędy? Nie, to by było zbyt proste, co? Nie. Okej. Nie mam pomysłu, nie mam. Jakoś się muszę tu dostać, ale jak? To nie. Tu, może tak. O! Świetnie. Dobra. Pierdzielaj, bo. Okej, szybko do tej koparki, moi mili, i będziemy kończyć ten odcinek. Będziemy kończyć, tak jest, spierdzielamy stąd. A mogę tędy wyjść? Ciekawe. Ej, ja chcę zobaczyć, co tu jest. Z ciekawości. A nie mogę tędy wejść. A to lipa. Dobra, to pierdzielić to. Wychodzimy stąd. Świetnie. Tak. No to koparko, moja droga. W tam metalowym potworze. Dobra, tam jest piesek. Ta. Mam nadzieję, że już wszystko. Bo już latam i latam w tych korytarzach. Chcę już przejść dalej. Szyb pomocniczy. Mniej więcej już pamiętam, jak te korytarze są tutaj. Dobra. Okej, to już powinno być wszystko. Droga koparko moja. A to tutaj mam co? Gdzie się tu włącza paliwo wlewa? Gdzie? Mówię. Dobra. Pokrywa na karnister z paliwem zardzewiona, ale lepiej, żebym znalazł coś, co otworzę, albo będę tu przez długi czas. No nie! Nie, to nie może być prawda. No, jeszcze karnister zardzewiał. Dobra, na to wychodzi, że muszę chyba użyć tamtej pary, żeby ten karnister, nie wiem. Nie mam pojęcia. Tak czy siak kończymy ten odcinek. Myślałem, że tą koparkę uruchomię w tym odcinku, ale niestety, no nie da się, no nie da się. Najwyżej w kolejnym odcinku uruchomimy tą koparkę i przejdziemy dalej. Tu sobie zapiszemy. O, właśnie. To jest. Dobra. No i co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trochę mnie tutaj frustrowały te pająki i w ogóle ten etap. Dosyć ciężko się robi. Mam nadzieję, że kolejny będzie lżejszy. Zaczyna to wszystko denerwować tutaj. Tak czy siak, do zobaczenia w kolejnym odcinku Penumbry. Na razie, cześć.